Otwarto w Grodkowie punkt pobrań na COVID-19. Przyjmowani są pacjenci na NFZ, ale także prywatnie. Punkt znajduje się na stadionie i działa 7 dni w tygodniu. W godzinach od 8 do 11 są to wymazy na Narodowy Fundusz Zdrowia, a od godziny 11 do 12 można pobrać wymaz prywatnie. Za odpłatnością oczywiście wymaz kosztuje 390 zł. Jeżeli ktoś chce mieć zaświadczenie z przetłumaczeniem, dodatkowo jest to płatne 60 zł. Najbliższe punkty, gdzie można zrobić testy na obecność koronawirusa, znajdują się w Brzegu i Nysie. Stąd pojawiła się koncepcja postawienia takiego punktu w Grodkowie. Nie ma się czego obawiać. Tutaj do tego chowa się pobrany z nosogardzieli ten kwaczyk, pakuje się do tej dużej, koduje się, podpisuje się małą i pakuje się z powrotem do tej torebki. A ile trzeba czekać mniej więcej na tutaj te badania? To znaczy pan co, na każdym, jeżeli ktoś dostaje skierowanie, to po prostu ma tam godzinę, ale nie jest to, nie trwa to długo. 3 minutki, 4. Ale sam pobranie samego testu to tak do 5 sekund, bo trzeba wprowadzić kwaczyk do nosa głęboko i go tam obrócić 3 razy. Prywatne badania przyjmowane są na miejscu. Test NFZ-u wraz ze skierowaniem. Punkt działa od godziny 8 do 11 dla osób ze skierowaniem. Prywatnie można przyjść od godziny 11 do 12.